Hej, mam nadzieję, że widać mnie spoko. Teraz troszeczkę z innej scenerii, bo jest ciemno. Tu mam ognisko. I jak zwykle, jak mam chwilkę wolnego czasu, pomyślałem, że sobie coś dla Was nagram. Ostatnio byłem w górach i w ogóle, powiedzmy, byłem też tam w Tatrach, odwiedziłem parę miejsc, byłem też jakby przygotowany na różne spotkania tam w lesie i w tych górach, bo jak każdy wie, u nas w polskich górach są wilki, są niedźwiedzie i w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych regionach Polski, gdzie ogólnie się mówi, że wilków nie ma, bo jest ich tak mało tak naprawdę, nie? Ale te wilki sporadycznie się zdarzają. I tutaj właśnie, gdzie jestem, nie będę mówił konkretnie, gdzie jestem, powiedzmy to ze względów bezpieczeństwa, nie mówię konkretnie, gdzie jestem, w jakich miastach i tak dalej, bo słyszałem różne historie, że nawet potrafią za youtuberami jeździć i tak dalej, szukać ich i w ogóle jakieś kradzieże były nawet. Tam parę osób okradli i tak dalej. I postanowiłem też, że tak nie będę konkretnie też podawał, gdzie jestem i co robię. Ale wracając do tematu, tu też są w tych rejonach wilki. Bardzo rzadko się zdarzają, ale są. Nie wiem, czy mieliście kiedyś spotkanie z wilkiem. Jak mieliście kiedyś spotkanie z wilkiem, takie bliskie, że była adrenalinka, że było czuć, że jest coś na rzeczy, w sensie jakiś strach czy coś, że może coś się wydarzyć, jakaś walka, to napiszcie w komentarzu tą historię, jakie to były wasze przeżycia, jak wy się czuliście wtedy może w takiej otoczce takiego ogniska i tej ciemności całej i tych gwiazd, które ja tu widzę. Kamera tego pewnie nie uchwyci, także wam nie pokażę, ale może właśnie w takiej otoczce fajnie będzie wam sobie przypomnieć taki klimacik i opisać go w komentarzu. Także miło by mi było, jakbyście coś napisali, opisali. Ja ogólnie, powiedzmy, bardzo lubię takie klimaty, siedzieć sobie właśnie w takim małym dreszczyku, że gdzieś tu w pobliżu może się kręcić wilk, a powiem, że tu jest wkoło pełno pól, pełno lasów i może gdzieś tutaj sobie taki wilczek gdzieś tam z daleka, bo watacha może nawet czuje to ognisko, nie? Także jestem tu sam. Na szczęście w pobliżu są jakieś ludzie gdzieś tam dalej. Parę dziesiąt, parę set metrów są. Także w razie W zawsze można gdzieś tam się schronić, a tu mam taką miejscóweczkę sobie pod namiotem, śpię. Mam tutaj zrobione wszystko fajnie. Na legalu, bo tu jest na takiej posesji. I fajny klimacik jest ogólny, także wpadłem na pomysł, że wam coś nagram. Jakbyście, powiedzmy, chcieli usłyszeć ode mnie jakąś historyjkę na temat właśnie takich przeżyć, spotkań z wilkiem na przykład, a miałem kilka takich, a co najmniej jedno na pewno, bo wtedy była mgłata przy tym drugim spotkaniu, więc nie mam pewności, czy to był duży pies, ale wątpię. Zbyt inteligentnie się zachowywał, bo wilki są bardzo inteligentne, bardzo. I ogólnie rzecz biorąc, czasami chodzę gdzieś po tych lasach i obserwuję te tablice takie informacyjne dla ludzi na szlakach, jak wyglądają tropy wilków, są opisane wilki, są to, nie wiem kto to robi, ale to nie ma nic wspólnego z tropami wilków. To, co są narysowane i opisane, to w ogóle nie jest trop wilka. Nie wiem kto to robi, jakby jakiś prawdziwy myśliwy to zobaczył, to by chyba ich wyśmiał, że takie rzeczy się pokazuje, bo to nie ma nic wspólnego z tropem wilka. Nie wiem, może ktoś po prostu jest niedouczony i tak na łeb, na szyję to robi te tablice i tak dalej.
i to tak później wychodzi, ale ja jak to czytam i widzę, to czasami mi ręce opadają, bo wiem, jak wygląda trop wilka, wiem, jak zachowuje, czym się różni trop wilka od tropów psa, dużego psa. No bo wiadomo, jak jest mały pies, to wiadomo, że ten trop jest mały i to nie jest wilk, nie? No, nie mówi się zawsze, bo małe wilki też są, wiadomo, ale nie mówi się o tych małych, zawsze o dużych, bo duże to są niebezpieczne, nie? Małe to nikt nie zwraca na nie uwagi i tak dalej, ale wiem, jak się zachowują wilki, jak się ten ruch, ten trop, ten kształt tego wszystkiego, jak to się zachowuje, jak to wygląda, wiem, jak się to też nazywa. To nie ma nic wspólnego z tropem wilka. To, co jest przedstawiane na tych tablicach informacyjnych w lasach, przy szlakach, że to akurat jest trop wilka i tak wygląda wilk, i tak są jego tropy, to nie jest żaden trop wilka. Nie wiem, nie chcę już o tym gadać, bo czasami mnie to denerwuje. Jak to widzę, czytam za każdym razem, jak to widzę, to zwracam na to uwagę i mówię, no nie, nie wierzę. Jak ktoś mógł zrobić coś takiego? Uczyć ludzi takich bzdur. Bzdur takich, że po prostu ten trop nie jest tropem wilka. Ja tego nie rozumiem. Więc jeżeli macie jakąś historię, albo chcielibyście coś, powiedzmy, opowiedzieć, albo dodać do tego coś, co mówię, to napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli też usłyszeć może ode mnie i tak dalej, bo naprawdę kilka spotkań z wilkiem miałem. I to takich powiedzmy jakby niebezpiecznych, nie? Bo jednak nic się nie wydarzyło. To były takie bardziej jakby rozpoznawcze zachowania wilków w moim kierunku, pojedynczych wilków, bo to były pojedyncze wilki gdzieś tam, w naprawdę sytuacjach jakby ekstremalnych, bo widoczność też była ograniczona, bo to była mgła i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie konkretne opowiedzenie tego, to napiszcie mi po prostu, czy byście chcieli usłyszeć, czy nie. No. Także jak zwykle dla zabawy, powiedzmy, dodam tytuł Znajdź zwierzę na filmie i napisz, jakie to zwierzę. 12. Teraz będzie 12. Także dla zabawy sobie tak czasami robię, ale czasami te filmiki ze zwierzętami naprawdę rzeczywiście są. Także zostawcie tą łapkę w górę czy w dół, obojętnie, udostępnijcie kanał, oglądajcie te filmy, obejrzyjcie. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie ten szary dzwoneczek, by być na bieżąco zawsze. Pomóżcie mi zmonetyzować ten kanał. Fajnie by było, nie? Ogólnie. Mam wiele, powiedzmy, historii, które mógłbym opowiedzieć naprawdę w takich szczegółach klimatycznych z dreszczykiem, ale to, no niestety, ja nie będę tego opowiadał, jeżeli ten kanał nie ma sensu takiego, jakby, nie? Póki nie jest zmonetyzowany i coś. Chciałbym coś zostawić, takie smaczki gdzieś tam właśnie na ten czas, gdy kanał będzie, powiedzmy, zmonetyzowany. No i to by mi pasowało, nie? Nie ukrywam. Też ciężko pracuję zawsze na wszystko. Ten kanał to nie ma być źródłem utrzymania ani nic, więc czy mi pomożecie, czy nie, to i tak będę się utrzymywał i tak, bo cały czas to robię. Nie żyję z kanału, on nie ma żadnej monetyzacji. I tak dalej, jednak filmy się pojawiają, także fajnie by było, jakbyście właśnie poudostępniali, polajkowali i tak dalej, popisywali te komentarze i te subskrypcje zostawili jak najwięcej, bo też mi na tym zależy, no nie ukrywam, fajnie by było i mam nadzieję, że kiedyś, powiedzmy sobie, spędzimy taki czas właśnie, może na streamach nawet, opowiadając takie straszne historie. Nara!